Konstytucja 3 maja no właśnie była różnie oceniana, znaczy przede wszystkim przypisuje się, że dlatego, że za, zadrażniliśmy z roz, sytuację z Rosją, nastąpił rozbiór, a więc lepiej było nie ustanawiać Konstytucji 3 maja. Jak wskazują na to badania najlepszej specjalistki od tej epoki, pani profesor Zofii Zielińskiej, to jest rozumowanie anachroniczne. Albo świadcząco o słabej wiedzy historycznej. Rosja zdecydowała się de facto na ingerencję w sprawy Polski na wejście do Polski w 1988 roku, kiedy została złamana gwarancja, kiedy Sejm wystąpił przeciwko gwarancji, a później jeszcze zawarł sojusz pruski. I to był moment, w którym Rosja te decyzje de facto, czyli Katarzyna de facto podjęła, tyle tylko, że w tym czasie była zajęta wojną z Turcją i nie chciała sobie otwierać kilku frontów kłopotliwych dosyć. W związku z czym tę sprawę odłożono, ale w zasadzie to było wiadomo, że kiedy skończy się wojna z Turcją, Rosjanie tutaj wejdą, więc to jest właściwie wszystko jedno. Natomiast przynajmniej zakończyliśmy pięknym gestem, ale to nie tylko gest. Ja myślę, że to miało bardzo duże znaczenie i nie tylko mi to twórcze, bo jest na, chociażby także dla tworzenia nowo, bardziej nowoczesnego społeczeństwa. Co prawda, konstytucja nie dawała specjalnych praw, znaczy chłopom nie dawała żadnych praw, a mieszczanom. No, włączała prawo o miastach, więc mieszczanie dostali sporo praw. Ale właśnie, kiedy już patrzymy te trzy lata później w Powstaniu Kościuszkowskim, mieszczanie i szlachta mówią jednym głosem w wielu sprawach. A więc tu widać, coś się zmieniło. Zmieniło się dzięki Konstytucji. Konstytucja była pięknym dokumentem, bardzo klarownym, bardzo dobrze napisanym. To była no pierwsza, jedna z pierwszych, znaczy pierwsza w Europie, jak wiemy, druga na świecie Konstytucja. Wyczerpująca znamiona konstytucji, takiej prawdziwej konstytucji yy, oświeceniowej, a więc kompletność, jasność, precyzyjność yy, sformułowań, ona miała raptem 11 artykułów, króciutka była, miała nowoczesny podział władzy, ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza, yy, obejmowała całe społeczeństwo, aczkolwiek jeszcze w układzie stanowym. No inaczej w tym kraju by się tego nie dało opisać, ale chłopi się znajdują w czwartym artykule konstytucji chłopi włościanie, chłopi przynajmniej są przywołani jako ważna część narodu. To jest tam wyraźnie napisane, aczkolwiek praw nie dostają. Także mamy tam już całe społeczeństwo, mamy porządnie system rządowy przygotowany. No i ta konstytucja przez rok obowiązywała. To nie jest tak, że jej w ogóle nie było. I przez ten rok oni zbudowali bardzo interesującą i dobrze funkcjonującą konstrukcję polityczną. Sejm, władze wykonawcze to wszystko funkcjonowało. Zaczęła się modernizacja państwa i to jest do tego, co opisują nasi niektórzy badacze, nie historycy, którzy mówią, że modernizację zawdzięczamy państwom rozbiorczym. Otóż to napisał profesor Ostworowski. Rzeczpospolita upadła nie dlatego, że była zacofana, ale dlatego, że się zaczęła modernizować.